dzisiaj konferencja poświęcona warunkom niezbędnym do inwestowania, a ze mną jest prezes specjalnej strefy ekonomicznej, człowiek, który o ściąganiu inwestorów wie wszystko lub prawie wszystko. Panie prezesie, jak to zrobić, żeby ci inwestorzy przyjechali do Kędzierzyna Koźla i na Polu Południowym wybudowali jakieś fabryki? Takim milowym krokiem w pozyskaniu inwestycji tutaj w Kędzierzynie jest uzbrojenie Pola Południowego. No tak, bo to pole przez 10 lat mieliśmy i wszyscy o nim mówili, tylko że nie było tam uzbrojenia. Brak infrastruktury, to znaczy dróg wewnętrznych, dojazdowych do poszczególnych działek, jak również podstawowego uzbrojenia w wodociągi, kanalizację deszczową i ściekową, doprowadzenie energii elektrycznej i gazu, powodowały to, że inwestorzy, mimo że są niewątpliwie zachęceni otoczeniem gospodarczym tego terenu, nie decydowali się do tej pory. W tej chwili szczęśliwie udało się pozyskać środki na uzbrojenie tego terenu, powiem więcej, na pełne uzbrojenie. Także liczymy, że od połowy przyszłego roku będziemy mogli śmiało oferować inwestorom wystarczająco konkurencyjną lokalizację, tak aby mówić o sukcesie w pozyskaniu inwestorów. Kiedy jeszcze rok, dwa lata temu pytaliśmy w specjalnej strefie ekonomicznej, dlaczego wszędzie są inwestorzy w strefie, bo to jest jedna z prężniej działających stref, ale nie na Opolszczyźnie, bo macie trochę tych działek na Opolszczyźnie, to wtedy Państwo no tak się wymigwaliście trochę od odpowiedzi. Rozumiem, że to było klucz sprawy, tak? Brak właściwego przygotowania tych terenów. Brak własnego. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że zwolnienia z podatku dochodowego, które są jednym z czynników zachęcających inwestorów do lokalizacji inwestycji tutaj, nie jest to czynnik decydujący. Okazało się, że decydujący czynnik to jest infrastruktura, otoczenie gospodarcze, komunikacja, drogi dojazdowe. Właśnie jak z tą komunikacją, czy ten nasz teren jest wystarczająco dobrze skomunikowany, żeby, bo tam jest kwestia i torów, które i wiaduktu, który nie jest zbyt wysoki, ulica dojazdowa też kiedyś pozostawiała wiele do życzenia. Jak to wygląda z Pana perspektywy? Wygląda to zachęcająco dla inwestorów. Mianowicie dojazd został udrożniony w ten sposób, że pod torami kolejowymi została trasa pogłębiona, także traki będą mogły śmiało przejechać. Takim bardzo znaczącym argumentem komunikacyjnym dla inwestorów jest możliwość zainstalowania bocznicy kolejowej, którą w tej chwili mamy już uzgodnioną z PKP i jest wykonywany projekt tej bocznicy. W takim razie, panie prezesie, czekamy na inwestorów. Ja również. Tereny inwestycyjne po pierwszych negocjacjach około 16 milionów euro, po wizycie w Brukseli w tamtym tygodniu 35 milionów euro na uzbrojenie czy też dozbrojenie terenów inwestycyjnych. Kędzierzyn również jest wśród tej grupy terenów priorytetowych, tak jak my to widzimy. Ale same tereny inwestycyjne, to już wiemy z rozmów z panem prezesem czy z państwem, to nie wszystko. My musimy pokazać cały program tego zaplecza gospodarczego, który jest dla potencjalnego nowego przedsiębiorcy. Musimy pokazać dobrze wykształconą młodzież, dobrze ukierunkowane szkoły zawodowe, więc też zrobiliśmy pewną taką mapę dla naszego regionu i porozmawialiśmy ze starostami, że specjalizujemy się w czymś, co w danym obszarze jest wiodącą gałęzią gospodarczą. Kędzierzyn Koźle ciągle czeka na inwestorów. Zapytałem więc pana prezydenta Tomasza Wantułę, czy się wreszcie doczekamy. Panie prezydencie, to kiedy będą jacyś inwestorzy, kiedy wybudują fabryki, kiedy będą miejsca pracy? Inwestorzy są. Rozmowy z inwestorami i to wieloma trwają, są na różnym etapie i myślę, że dzisiejsza konferencja, która właśnie się rozpoczyna, jest takim najlepszym momentem, żeby o nich opowiedzieć. Na tyle, ile oczywiście nam można.
Właśnie, to konferencja na temat inwestowania, warunków sprzyjających inwestowaniu. Od prezesa specjalnej strefy ekonomicznej wiemy, że póki nie było pole południowo uzbrojone, to mogliśmy sobie mówić i czekać na inwestorów. Dopiero teraz są realne szanse. Co jeszcze musi być spełnione, żeby te szanse zostały zrealizowane? Myślę, że jedno z najważniejszych przesłanek już spełniliśmy, czyli teren jest uzbrojony, ale też trzeba wytworzyć klimat przyjazny inwestorowi, czyli zachowanie gminy, zaangażowanie gminy, odpowiednia polityka i współpraca z inwestorami. Czy możemy liczyć na to, że to bez względu na to, kto będzie prezydentem i kto będzie zasiadał w Radzie Miasta, będzie miało miejsce, czy jednak znowu utkniemy w jakichś sporach politycznych? Ja mam nadzieję, że nie będzie już sporów, bo teraz naprawdę wiele zależy od tego, jaką postawę gmina Kędzierzyn-Koźle wykaże, czyli i prezydent, i przyszła Rada Miasta, bo bez tego będzie naprawdę trudno. Teren inwestycyjny jest uzbrojony i tego już się nie da zmienić, na szczęście, ale to wszystko, to otoczenie wokół gminy Kędzierzyn-Koźle jest naprawdę niezwykle istotne.